gali otwarcia festiwalu. Śląska publiczność miała okazję zobaczyć spektakl Krzysztofa Warlikowskiego Wyjeżdżamy z Teatru Nowego w Warszawie. Czy myśli Pan o takiej drodze, którą Pan przebył od tego czasu do dzisiaj, od laureata Lauru Konrada do mistrza, bo dzisiaj Pan pokazywał swój spektakl jako mistrzowski. Czy myśli Pan o tej drodze, czy to jest dla Pana przeszłość, która nie ma już większego znaczenia? Pytanie właściwie jest odpowiedź, oczywiście, że ma znaczenie, że była to droga bardzo kręta i taka nieoczekiwana. Na pewno w tej drodze jest coś takiego, co prowadziło do tego przedstawienia, to znaczy myślę o Krumie, który był później po oczyszczonych i wróciliśmy do tego samego autora i w ogóle wróciliśmy do autora. Czy odczuwacie w tym zespole hierarchię, czy to jest praca, w której każdy może, no, każdy ma wkład, każdy jest podmiotowo traktowany? Ja chcę powiedzieć, teraz tak powiem, chcę zwrócić Państwu uwagę na to, że siedzi tutaj Zyga Malanowicz i Ewa Dałkowska. Jesteśmy starszyzną tego teatru. Czujemy się nieprawdopodobnie potrzebni, chyba że się mylę, a tak bardzo potrzebni w tej pracy. I to świadczy o tym, jaki to jest zespół. Co to znaczy wejść między te, jak to powiedzieć, osobowości? Osobowości. Między te rekiny osobowości. Zaszczyt. Boi się, bo jest to zaszczyt. No, nie wiem, co powiedzieć. To... Oblicze pokoju. No możecie sobie wyobrazić. Czuję potrzebę jednak zadania tego pytania, bo parę miesięcy minęło już od premiery spektaklu i czy Pan jest cały czas w nastroju wyjazdowym? No, wyjazd trzeba rozumieć bardzo szeroko i w ogóle kilka sensów. To, cośmy widzieli, jest też taką drogą ostateczną. Myślę, że nie można wyjeżdżać, ale trzeba wyjeżdżać. Dziękujemy.